Fortnite ma czasami większy wpływ na nasze życie niż nam się wydaje. Może dojść nawet do takiej sytuacji, w której to właśnie ta gra je nam uratuje. W tym odcinku pokażę wam właśnie takie niesamowite historie. A może to właśnie ty będziesz tym szczęśliwcem, który wygra 1000 V-dolców? Wystarczy, że zostawisz subika, dzwoneczkiem, łapkę w górę, w komentarzu napiszesz słowo maśniutko i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki konkursów, także jest to konieczny warunek, link w opisie. Pamiętaj także o wpisaniu najlepszego kodu w galaktyce, wpisz kod MASNO w sklepie Fortnite. Jedziemy z tym śledzie. Nie będziecie w stanie uwierzyć w to, co za chwileczkę usłyszycie, ale jak podaje amerykański dziennik The Washington Post, pewien chłopiec miał niesamowite szczęście i uratował swoje życie tylko dlatego, że był uzależniony od Fortnite'a. 14-letni Michael wolał grać niż iść do szkoły. Ta decyzja okazała się mieć wbrew pozorom ogromny wpływ na jego życie, ponieważ właśnie tego dnia miał miejsce atak na jego szkołę. Napastnik wtargnął do jego szkoły i zabił 5 osób. Na szczęście szybko go schwytano i nie było więcej ofiar. Ale kto wie, czy Michael nie byłby wśród tych 5 osób, gdyby poszedł tego dnia do szkoły? Jedno jest pewne, chłopiec dzięki temu uniknął ogromnej traumy, która na pewno odcisnęłaby na nim piętno do końca życia. Także jak widzicie, ta historia jest dowodem na to, że nawet tak z pozoru przypadkowa decyzja może uratować nam życie. Możecie mówić, że to zwykły zbieg okoliczności, jednak ja uważam, że w życiu nie ma aż tak wielkich przypadków. Czasami jednak dzięki grze możemy poznać ludzi, którzy w sensie dosłownym uratują nasze życie. 28-letni gracz Fortnite mieszkający w Polsce często grał ze swoimi kolegami z Wielkiej Brytanii, których poznał w grze. Po jednej z przegranych gierek zasugerował na czacie, że może się targnąć na swoje życie. Jego znajomi potraktowali tę sprawę bardzo, bardzo poważnie i natychmiast postanowili zawiadomić brytyjską policję. Stąd sygnał dotarł do policji w Polsce. Po adresie IP bardzo szybko udało się ustalić miejsce zamieszkania młodego Polaka. I dzięki szybkiej interwencji współgraczy udało się zapobiec tragedii. Gdy policjanci zapukali do domu gracza, nie zastali go, ale w jego pokoju znaleźli puste opakowanie po lekach. Więc zaczęto jego poszukiwania, które szybko przyniosły efekt. I mężczyzna potwierdził, że miał zamiar popełnić samobójstwo. Pamiętajcie, nigdy nie należy lekceważyć takich spraw. Jeżeli ktoś poważnie o tym mówi, to należy w takich przypadkach zawiadomić policję. To moim zdaniem jest bardzo ważne. Utrata ukochanej dziewczyny może skończyć się dla niektórych poważną depresją. Tak było w przypadku pewnego użytkownika Reddita. 21-letni chłopak nie potrafił się pozbierać po stracie swojej ukochanej. Mimo dobrej szkoły i wielu przyjaciół odczuwał pustkę. Nie potrafił zapełnić sobie czasu, który zawsze spędzał z dziewczyną. Jednak gdy zobaczył Fortnite, to jego życie się odmieniło. Poznał tam tak wspaniałych ludzi, że ten wolny czas, który przypominał mu o swojej byłej, zapełnił emocjonującą rozgrywką w Fortnite. Dzięki temu przestał odczuwać ból i smutek. Depresja już mu nie groziła. Sam jest bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które mu pomogły, a szczególnie twórcom Fortnite'a, czyli Epic Games. Niesamowity jest fakt, że gra może przynieść tak wiele szczęścia. A jeżeli wy chcecie być szczęśliwszymi ludźmi, to zasubskrybujcie mój kanał, bo już niewiele brakuje nam do 300 tysięcy. Ale w Fortnite możemy także znaleźć miłość swojego życia. Taką historią postanowiła podzielić się na forum dziewczyna, która poznała swojego wymarzonego chłopaka właśnie w Fortnite. Była bardzo nieśmiałą osobą i miała problem z nawiązywaniem kontaktów z chłopakami. Czuła się z tego powodu bardzo źle. Jednak 5 miesięcy temu, gdy zaczęła grać w Fortnite'a z losowymi osobami, w pewnym momencie trafiła na ludzi, którzy byli w jej wieku. Na początku wszyscy zostali dobrymi przyjaciółmi, ale potem przyjaźń z jednym z chłopaków rozwinęła się w prawdziwą miłość. Mimo że jest to związek na odległość, oboje twierdzą, że bardzo się kochają, a już niedługo razem idą na bal. Osobiście uważam, że związki na odległość nie mają sensu, ale jeżeli oboje są szczęśliwi, to życzę im jak najbardziej powodzenia. Także uważajcie, bo swoją miłość możecie naprawdę spotkać wszędzie, nawet w Fortnite. To nie koniec naprawdę ciekawych historii z Fortnite'em w tle. 15-letni chłopiec znalazł ukojenie swojej choroby w produkcji od Epic Games. Był on ciężko chory na białaczkę. W swoim życiu często odczuwał samotność, co wpływało dodatkowo na jego psychikę. Jednak gdy zaczął grać w Fortnite, to gra pozwoliła mu chociaż przez chwilę nie myśleć o swojej chorobie. Jego mama jest zachwycona. W wywiadzie powiedziała, że jej syn w końcu choć przez chwilę jest naprawdę radosny. To jest akurat naprawdę wspaniała historia. Twórcy Fortnite'a powinni być z siebie dumni, że ich gra nie jest tylko zwyczajna rozrywką, ale pomaga także naprawdę wielu osobom, których życie dzięki tej grze zmienia się na lepsze. Nie spodziewałem się, że Fortnite może tak pozytywnie zadziałać na takie osoby. Napiszcie, co myślicie o tej sytuacji w komentarzu. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Przypominam jeszcze o subiku, dzwoneczkiem, łapce w górę oraz żebyś zaobserwował mnie na Instagramie i obejrzał moje poprzednie filmy. Miłego dnia, cześć! Robisz foty na Instagram. Niepoprawne.